W Ogrodzieńcu byliśmy wcześniej z kamerą, póki było jasno i dopóki wszyscy się zebrali, bo oczywiście kręciliśmy nasz program Backstage Party, więc chciałam wam pokazać, jak to wszystko powstaje, jak się przygotowuje do takiej wielkiej imprezy. W związku z tym przeprowadziliśmy też rozmowę z osobą odpowiedzialną właśnie za organizację takiej imprezy, no i dowiedzieliśmy się, jak dużo wcześniej trzeba wszystko zaplanować, żeby taka impreza doszła do skutku. No takie różne ciekawostki będą właśnie w drugiej części programu Backstage Party, na który serdecznie już teraz zapraszam. Kochani, znajdujemy się w moim najulubieńszym miejscu na całym świecie, czyli oczywiście na backstage'u. Dosłownie, kiedy wchodziliśmy, to widzieliśmy takie napisy backstage, backstage, backstage. Poszliśmy oczywiście za strzałkami i doszliśmy na zaplecze. Jak widzicie, za mną scena. Tutaj pląsują ludzie. No i oczywiście na scenę zaraz się udamy. Póki co jest tam jeden z DJ-ów. Póki co się jeszcze rozgrzewa, ale już niedługo, już naprawdę niedługo ruszy gruba impreza Soundropolis. Moi drodzy, oto jeden z elementów backstage'u, maszyna, która wypuszcza dym. Raz widać ten dym, raz nie, ale zasadniczo będzie to jeden z efektów. Efektów będzie kilka, no na przykład takie oświetlenia, lampy i różne bajery. Oczywiście lepiej to będzie wyglądać po zachodzie słońca, tylko jeszcze jest dość jasno, ale z tego co widziałam, to wielu z was naprawdę to nie przeszkadza i sobie rzeźko pląsujecie. Zamierzam to udowodnić, uwaga, uwaga. Właśnie tak. Także imprezka jest całkiem niezła, to dopiero początek, bo przed nami rozpoczęcie imprezy. Imprezę rozpoczęli dopiero za godzinę. Znajdujemy się oczywiście na samej scenie. Co prawda nie jest zbyt wielka, może tego nie widać, ale tyle właśnie DJ-om wystarczy. To jest, moi drodzy, stół, oczywiście już cyfrowy, niestety nie analogowy. Tak to się stało, że czarne płyty zostały wyparte przez wygodę, oczywiście przez MP3. Dowód na to jest tutaj, tutaj mamy program do miksowania, miksuje nam różne kawałki. Tutaj mamy jednego DJ-a, tutaj mamy drugiego DJ-a, teraz jest rąski speed właśnie przy konsolecie. No i troszeczkę rzeczywiście zmienił się klimat, wcześniej było może troszeczkę bardziej tanecznie, imprezowo. No a teraz, a to jest tak troszeczkę bardziej, można to nazwać chilloutem. No jest grubo, można powiedzieć jest grubo, a przed nami jest naprawdę wiele gwiazd, bo ostatnia wchodzi aż o 4:30 nad ranem. Nieźle, nie? Można powiedzieć, że to taka poranna gwiazda. No dobra, pora spadać ze sceny i oczywiście iść w tłum.